Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, lecimy z nowym odcinkiem. Próbowałam przehandlować z Fortuno tylko z tego jednego Blanta, ale nic z tego niestety. Więc cóż, udajmy się teraz może najpierw do Bala Oruna, ponieważ zaraz powinien się do nas odezwać. I co? Mam jeszcze też Jorę do porozmawiania, ale to na spokojnie zrobimy za chwilę. Chociaż w sumie... Chociaż nie, teraz nie jestem koło niego, więc akurat możemy iść tędy. Tutaj... Chociaż nie, teraz jesteśmy koło Jory. Tu jest jeszcze Merwin. Cześć. Nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. Czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę Balem, jednym z gór. Rozmawiałem nawet z Iberionem, to wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. Na czym polega twoja praca? Wraz z kolegami testuję magiczne substancje opracowane przez Korkaloma w jego laboratorium. Jego asystent przynosi nam co kilka dni coś nowego, a my to testujemy. To ziele otwiera twoją duszę. Po zażyciu odpowiedniej ilości będziesz mógł nawiązać kontakt ze śniącym. Jasne, świetnie. Chciałbym dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuno? Zatem masz swoją dzienną rację. Jeśli mi ją oddasz, dobijemy targu. Przemyślę to sobie. Jasne, proszę cię bardzo. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. Jak mogę przekonać do siebie guru? Bal Kadar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Tak, już to tylko zrobiliśmy. Nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Bal Namib to ten przy bramie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie tak, mógł... Tak, też już go mamy załatwionego. Rozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz, dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? Jasne. Jak mogę opanować magię śniącego? Bal Kadar sprzedaje magiczne runy i zwoje z zaklęciami, ale to dla ciebie niewielka pociecha, bo nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Może inny guru będzie mógł ci pomóc? Myślałem, że to tak, normalnie pomógłby nam Bal Orun, ale no ja już mam... miałam runę snu, więc wykorzystałam. Jak mogę Tak, to już wiemy, dobra. A tobie udało się kiedyś stanąć przed obliczem śniącego? Nie, jeszcze nie. Ale tylko dlatego, że nie dostajemy wystarczającej ilości ziela. Kalom zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na moim zdaniu. Jeśli jego wynalazki działają stymulująco, natychmiast trafiają do guru. Ale niedługo ja sam zostanę guru. Wtedy otrzymam odpowiednią porcję ziela i będę mógł osobiście wysłuchać głosu śniącego. Jasne. Dobra, Jorę mamy z głowy. Musimy Dustiego ogólnie też tutaj przyprowadzić, jak pamiętacie. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze połazimy tutaj i postaramy się ogarnąć pozostałych balów. Myślę o balu Tajonie. Mam z nim pewien problem, nie wiem jak go ruszyć, ale Bal Orun za to powinien być już z nas zadowolony. Już dość tej paplaniny. Więc zaraz lepiej będzie po sprawie. Czy tutaj panowie odpoczywacie? Tu jest Nyraz, ja nie mogę z nim już nic porozmawiać. W
tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Rozmawiałem z Gorimem. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Twoja sprawa była słuszna. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego Kaloma. Gdzie znajdę tych zbieraczy? Nie pozwoliłem ci zwracać się do mnie. Oj. Módl się, aby śniący wybaczył ci to bluźnierstwo. A teraz odejdź. Twoje zadanie jest niezwykle ważne. Dobra, nieważne. Nie chciałam tak postąpić. Ale postąpiłam, no i już gówno z tym zrobię. Dobra, to co, idziemy do zbieraczy może. A tutaj panowie, co to... Kim wy jesteście w ogóle? Ja was nigdy w życiu nie widziałam na oczy. Okej. Chodźmy więc tędy na sam początek. Mamy dwa obozowiska zbieraczy. To jest zwykły strażnik świątynny. Tutaj będzie sporo krwiopiców i chyba błotnych węży. No błotne węże to na aktualny etap to ja bym powiedziała, że w ogóle nie ma opcji żadnej. Tutaj jest pierwsza jakby... Pierwszy obóz zbieraczy. Tu jesteś... No nie chcę się... Dobra. No, halo? Tu jest Balor. Cześć. Przysyła mnie Bal Orun. Mam dostarczyć do obozu zebrane przez was ziele. Świetnie. Nie będę musiał sam tego dźwigać. Nie zapomnij zajrzeć do Virana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze cię tam nie było. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. Dobra, nie będę tutaj nic już do nich gadać, spokojnie. Tu jest jeszcze Bal Nedbek, który jest walniętym świrem. Kim jesteś? Jestem guru z obozu na bagnie. Moi słudzy mówią na mnie Bal Nedbek. Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. Rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj, mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. Może zaczniesz beze mnie. Wrócę niedługo. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Raczej nie, dziękuję bardzo, że powiedziałeś to za mnie. Dobra, wiecie co, możemy jeszcze pogadać z Balorem do końca. Komu niby miałbym sprzedać to ziele? O, podsunąłem ci niezły pomysł, co? Nieważne, tak tylko pomyślałem. Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach? Tak, a co? Dobra, po drugiej stronie bagna, tak? No tak, tak, tak. No witam, błotne węże wyszły w tym samym momencie dosłownie. Właśnie, przypomniało mi się, że tutaj w Mrocznych Tajemnicach jest dodany dodatkowy gościu. Chyba w tej chacie i on bardzo często ginie przez te błotne węże. Nie podoba mi się to, że ten błotny wąż idzie prosto w moją stronę. Halo, możesz sobie stąd pójść? Ja muszę tam iść, no. Czemu ten błotny wąż tak sobie wyszedł, tak po prostu? Mam nadzieję, że on za mną nie idzie. Idziesz za mną? Nie, idziesz sobie gdzieś, cholera wie gdzie. Dobra, bo tu jest krwiopijcy sporo. Moglibyśmy je już w sumie wybijać, tylko... dobra, tutaj się zbagowało parę w wodzie. Więc korzystajmy z okazji. Że nie zrobią mi większej krzywdy. To istotna sprawa. Okej, to ja tak chlupię. Przez chwilę myślałam, że to wiecie. Tam? Że to wąż błotny, nie? Okej, tam widzę zbieraczy. Ale tak jak mówię, oni będą chcieli ode mnie... żebym się pozbyła tych krwiopijców, więc zrobię to oczywiście.
Dobra, spróbujemy się na nie rzucić tak po prostu. A ta jedna to gdzie jest? A, witam cię. Mam nadzieję, że się nie odbagujesz w tej chwili. A, dwa punkty. Dobra. Okej, jestem w stanie w nią trafić. To świetnie. A mogę. Okej, mogę nawet z ciebie to zebrać. Super. Naprawdę to pocieszające. Dobra, czy są jeszcze jakieś krwiopijce tutaj? Dobra, tam są jeszcze. Okej, obok węża płotnego. Mam nadzieję, że mi nie zrobi krzywdy. Moglibyśmy też pozbierać zioła uzdrawiające. No nie, tylko tu nie idź, Holender. Ała, gdzie jesteś? Paskudy. Dobrze, że one nie zatruwają mnie, bo byłoby naprawdę słabo. No, witam, zbieraczy. Mam z wami do pogadania. Chyba żadnych krwiopiców nie ma na horyzoncie. Tutaj jest... No... A to jest nowicjusz. Gdzie tu jest ktoś, kto... A ty dowodzisz. Cześć, Viran. Przybywam z polecenia Bala Oruna. Mam wziąć wszystko, co udało się wam zebrać do Korkaloma. I co, myślisz, że to takie łatwe? Każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc, przysyła mnie Baal Orun. I co wtedy? Mam wydać całe ziele byle w łuczędze? Jeśli mi nie wierzysz, sam go o to zapytaj. Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za kogo się podajesz, wyświadczysz nam drobną przysługę. Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Praca na bagnach nie należy do najbezpieczniejszych. No i roi się tu od tych przeklętych krwiopijców. Gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się o wiele bardziej znośna. Kapujesz? Mhm. Nie widzę już żadnych krwiopijców. O kurde, 500 expa. Żadnego robala w polu widzenia. Odwaliłeś kawał solidnej roboty. Cóż, albo jesteś po naszej stronie, albo jesteś skończonym idiotą. Nikt inny nie podjąłby się takiego zadania. Ale skończony idiota nie próbowałby mnie wykiwać, co nie? Masz to wszystko, co udało nam się zebrać. Zanieś to do Korkaloma. Jakby zaczął narzekać, że to za mało, możesz mu powiedzieć, żeby sam ruszył tutaj swój zadek i przekonał się, jak ciężko musimy harować. Jasne. A Viran, coś jeszcze mogę z tobą pogadać? Możesz się przestać kręcić. Dobrze się bawicie? Śmiało, żartuj sobie ze mnie. Założę się, że zadania, które dostajesz od guru, też nie należą do najprzyjemniejszych. Cóż, przynajmniej nie muszę własnoręcznie odwalać brudnej roboty. Od tego jest piechota. Dobra, no wiadomo, czym się zajmują. No, zbierają ziele. Okej, to tak. W sumie zostało nam do przekonania dwóch balów, bo Korkalom nie będzie chyba nam zlecał żadnego zadania, mi się wydaje. Więc wracamy, oddamy ziele Korkalomowi. Przy okazji ukradniemy ten przepis od niego dla Dextera. I myślę, że będzie już naprawdę, naprawdę dobrze. Będziemy mogli Dexterowi to oddać. Też nauczymy się prawdopodobnie siły w obozie. Chyba do Bala Oruna nie muszę iść, tylko do Korkaloma. Ale i tak jestem obok niego, więc mogę zagadać, a raczej spróbować. Obroniłeś naszych zbieraczy. O. Nie tylko udowodniłeś, że jesteś po naszej stronie. Pokazałeś również, że jesteś godnym sługą śniącego. Myślę, że jesteś godzien nosić szatę nowicjusza. Okej, dziękuję, Balu. Dobrze, więc idziemy do Korkaloma. W sumie możemy sobie wejść nawet tędy. I no tak, zostało nam dwóch balów. Został nam Baltajon. Chyba dobrze mówię. I został nam... Shit, nie tędy poszłam. I został nam jeszcze bal...
ten, który nam zlecił przyprowadzenie nowego członka do obozu. No, oczywiście tym członkiem jest Dusty, więc nie też będziemy musieli to zrobić, ale wszystko w swoim czasie. Zapewne masz rację. Akurat obok Dusty'ego jest Dexter, więc to też jest fajna sprawa, od razu wszystko. Czy Korkalom? Gdzie ty masz tą swoją chatę, bo ja nigdy nie mogę trafić tam. Okej, chyba tam, dobra. Tak, wow, trafiłam tu wreszcie. Ochroniaczka Loma, cześć. Tu jest jeszcze Kane. Cześć, jestem tu nowy. Ja jestem Kane, uczeń Korkaloma. Zapewne już o nim słyszałeś, co? Mhm. Tak. Zatem wiesz już, że to jest najważniejszy człowiek w tym obozie. Zaraz pojaśnię oświeconym Iberionie. A ty czym się zajmujesz? Pomagam mojemu mistrzowi w pracach nad jego magicznymi wywarami. Głównie z ziela bagiennego i wydzieliny pełzaczy. Swoją drogą, mój mistrz pilnie potrzebuje tej wydzieliny. Co możesz mi jeszcze powiedzieć o swoim mistrzu? Jest inny niż pozostali guru. Każdy może się do niego odezwać, ale nikomu nie wolno marnować jego cennego czasu. Gdzie mogę zdobyć tę wydzielinę pełzaczy? Stara kopalnia aż roi się od pełzaczy, ale trzeba umieć pozyskać ich wydzielinę. I jeśli poważnie myślisz o walce z pełzaczami, porozmawiaj z którymś ze strażników trudniących się polowaniem na nie, na przykład z Gornadrakiem. On każdego dnia wyrusza z naszego obozu do starej kopalni. O świcie znajdziesz go w pobliżu laboratorium. Jak mogę zdobyć recepturę Kaloma? Nie możesz. Wszystkie receptury przechowywane są w zamkniętej skrzyni. Tak, tak zamkniętej, że właśnie ją otworzę za chwilę na twoich oczach, typie. Dobra, może bez kartki się obejdzie. Prawo, prawo, fuck. Prawo, prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo. Wow. Receptura Korkaloma. Złamałam aż 3 wytrychy przy tej skrzyni, ale dobra. No, ta skrzynia to już była piękna. Ile mam wytrychów? 8. Dobra, nie będzie. Cześć, Korkalom. Czego chcesz? A jajca psiego. Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy. I to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. Mhm. Czego chcesz? Przynoszę codzienną porcję ziela. Daj mi to. A teraz zejdź mi z oczu. Czego? Dobra, bo ja chcę pogadać do końca. Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. Do Dobra, zobaczenia. Czyli jasne, jasne. Czyli mamy sprawę też załatwioną. I co? I ten Baltajon. Schowaj broń. To jest dobre pytanie. Ja pamiętam, że jemu trzeba było dać jakiegoś jointa, żeby poszedł spać chyba. Mhm. Tylko tak, przydałoby się porozmawiać z jakimś nowicjuszem i wydawało mi się, że Talas nam o tym mówi, ale chyba nie. Cześć. Lepiej się do tego nie mieszać. No nie mogę z Talasem rozmawiać. Kto tutaj jest, żebym tego bala ruszyła? Ja naprawdę nie pamiętam. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Pogadajmy lepiej. To nie... Może tutaj pogadajmy. Ktoś? Jakiś nowicjusz? Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Fak, no nie. W tej historii musi być... Nie było, tylko zachowaj to dla siebie. Hmm. Od razu wiedziałem, że powinieneś wierzyć we wszystko.
Kurde, no przecież nie mogę tak po prostu do niego sobie zagadać. Zapewne masz rację. Nie wiem, kto mi o tym mówi. Dobra, wiecie co? Zostawmy więc Tajona na koniec i tak będziemy musieli do tego obozu wrócić, żeby właśnie Dustiego tutaj odprowadzić. Chodźmy się przespać, żeby nie chodzić o tej godzinie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hej, ty! No już wychodzę. Już. Już wychodzę. Mądra decyzja. Nie masz tu czasu. Dobra, dzisiaj pada. Trochę słabo, no ale co? Lecimy dalej, moi drodzy. Ja się muszę troszeczkę rozgadać, troszeczkę rozruszać. Muszę jeszcze dla was dzisiaj nagrać specjalny film na weekendzik, a konkretnie na Halloween. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tutaj chyba mamy Gorna Draka. Tak, on teraz wraca do swojego obozu. A my idziemy do starego obozu. Po drodze raczej nie będziemy zahaczać o żadne potwory, więc po prostu się przebiegniemy. Szczerze, moglibyśmy nawet odpalić sobie niektóre prędkości. Ona działa przez minutę i to nie chodzi o minutę w grze, tylko to chodzi o minutę w czasie rzeczywistym, czyli naszym czasie. I będziemy mogli dzięki temu się szybciej też właśnie dostać tam, gdzie należy. Nawet moglibyśmy przebiec się tędy, ale przez las bym wolała nie iść, tylko jak już to naokoło. Będziemy troszeczkę bliżej, no nie mówię, że dobiegniemy w taki czas tam. W ogóle przydałoby się też podekspić tutaj, nie wiem jak sobie z jaszczurką radzę na przykład, czy coś, ale przydałoby się coś z tym zrobić. Będę musiała sobie poczytać o Balu Tajonie, bo kompletnie nie pamiętam, jak się zdobywa jego zaufanie. Wiem tylko, że z tego co pamiętam oczywiście, to że dajemy mu jakiegoś jointa, on zasypia, wstaje i mówi, że doznał objawienia, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, czy mi się to powaliło z czymś, ale jesteśmy już pod starym obozem. To naprawdę dobrze. Czyli w takie dwie minutki jesteśmy w stanie przebiec z obozu Bractwa do starego obozu na przyspieszeniu, bym powiedziała. Fajnie wiedzieć. Dobra, bo nie ma co zwlekać. Chcemy jak najszybciej oczywiście dołączyć do obozu, żeby jak najszybciej mieć zbroję. Okej, okay. Najpierw Dexter, cześć. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. To świetnie! Pokaż ją! Lepiej się do tego nie mieszać. Znakomicie! Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Równy z ciebie chłop. Wspomnę o tobie Diego. Weź to w nagrodę. Okej, nie wiem co mi dał, ale niech będzie. Cześć Parwes. My idziemy po Dustiego, moi drodzy, teraz. Cześć Dusty. Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melvinem. Naprawdę? I co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w Bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary cap wyleguje się podczas gdy ja muszę tu tyrać jak wół. Już ja mu pokażę, ale nie uda mi się opuścić tego obozu. Dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść. Chyba za dużo o tym gadałem. Potrzebuję przynajmniej 100 bryłek rudy, żeby ich przekupić. A gdybym tak dał ci te 100 bryłek? Zrobiłbyś to? Ale dlaczego? Cóż... Powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w Bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? To znaczy, że odprowadzę cię do obozu Bractwa. To wspaniale! Jestem gotowy do drogi. Możemy ruszać w każdej chwili. Ale nie zapominaj, potrzebujemy 100 bryłek rudy dla strażników. Spoko, gościu. Cześć, jestem tu nowy. Jak leci? Zejdź mi z oczu, parę nędz... Rozmarzono... Jasne. Jestem gotowy. Możemy ruszać. Dobra, wyjdźmy południową bramą. Przy północnym wyjściu nic nie wskuramy. Tamtejsi strażnicy są nieprzekupni. Wolałbym, żebyś to ty zajął się całą tą sprawą z rudą. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Dobrze, ruszajmy. Dobra, Dusty, tylko mi się nie zgub. Raz mi się tak zdarzyło, że sobie biegnę, a on nagle mi zniknął. Wiecie co? Czy ty strzelbyś placek? Nie wiem, ale tak. Chciałabym zobaczyć, bo naprawdę tego nie wiem.
na którym jest odwracanie się. RK? To jest... No to by wyszło? Tak, dobra, super. To jest bardzo przydatna informacja dla mnie. Kurde, miałam się nauczyć tego. Od Jaga siły. Ale dobra, na spokojnie przecież jeszcze. Albo jednoręcznej u kogoś. Kto mnie uczył jednoręcznej broni w starym obozie? Nie pamiętam. Stój! Dokąd zabierasz naszego drogiego przyjaciela? Idziemy się przespacerować, a oto 100 bryłek rudy. Nic nie widziałem. Nic nie widziałem, dobra. O Boże święty, no i co Dusty? Właśnie przelajzłeś, wow, super. Dobra, wiecie co, a gdybym tak... No właśnie. Wypito. No Harry, ja też chcę. I biegniemy. No i super, o to chodziło. Tylko że widzę, że chłopi tak ma problem, żeby za mną nadążyć. Dobra, biegnie za mną. Będziemy chociaż troszeczkę szybciej. Mikstury prędkości nie są aż takie, wiecie, drogie jakieś, nie wiadomo jak. A będziemy dużo szybciej dzięki temu. Dobra, już mu się skończyła. Chodź, Dusty. Mi też się zaraz skończy. No właśnie. Ale jak widzicie, jesteśmy dużo, dużo szybciej. To się opłacało. Dobra, zrobię sobie zapis, żebyśmy już byli dalej dużo. No i super, i właśnie tak się oszczędza czas. Czyli w sumie mikstury lekkości się właśnie po to przydają. Jak my mamy pierścień prędkości, to możemy też właśnie towarzyszom dać taką miksturkę i wtedy jesteśmy dużo, dużo szybciej. To jest naprawdę super sprawa. Oj, naprawdę świetnie. Dobra. Oj, jesteśmy na bagnach znowu. Potem musimy jeszcze raz wrócić do starego obozu. Myślę, czy jakoś się nie tepnąć ze starej kopalni tam, bo chyba będzie bliżej. Chociaż pod katapulty to nie wiadomo. Czy aż tak blisko będzie jednak. Myślałem, że to się... Zaraz sobie jeszcze sprawdzę tą sprawę z Balem Tajonem. To nie mój problem. Dobra, i teraz żebym się nie pomyliła i trafiła tam, gdzie trzeba. I właśnie, żeby Dusty nie oszalał. Chodź. O nie! Wow, shit. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Od razu wiedziałem. Chłopie, co jest z tobą nie tak? Myślałem, że to się skończyło. Lepiej się do tego nie mieć. Od razu wiedziałem, że... Już któryś raz on mi się baguje akurat w tym obozie. Czekaj. Mam już dość tej paplani. Dobra, przejdziemy tędy czy tędy? Tędy. Lepiej się do tego nie mieszać. Idziesz za mną? Idziesz. Idziesz, nie idziesz, co robisz? Chodź, chodź. Kurde no, zaraz sobie dosłownie wpiszę w internet, jak Bala Tajona udobruchać. Gdybym ja to jeszcze pamiętała. Idziesz? Idziesz, dobra. O, dobra. Tak idziesz jak ja i poszłam. Placek taki jak ja. Dobra, to jest Tondral Bal. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby cię poznać. Kogóż mi tu przyprowadziłeś?
Czy jest godzien? Cóż, bez twojego duchowego wsparcia zapewne się nie obędzie, mistrzu. Dobrze. Od dzisiaj ten człowiek będzie moim uczniem. Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla twojej duszy jeszcze nie jest zbyt późno. Mistrzu, chciałbym dołączyć do bractwa. Czy mogę liczyć na twoją przychylność? Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Kor Kalom powinien cię przyjąć. Jasne, świetnie. A my w tym czasie, moi drodzy, ja sobie wejdę szybko teraz i sprawdzę, co zrobić z Balem Tajonem. Że ja też tego kurna nie pamiętam, ja nie wiem. Bal Tajon. Gothic 1. Tak, i jak ja mam cię udobruchać? Aha, dobra, nie zrobimy tego, bo nie powiedziałam Kaganowi, że chcę się przyłączyć do bractwa. Dobra, czyli to oznacza, że jesteśmy już na dobrej drodze, Dusty? Ty już się odczepiłeś ode mnie, tak. Okej, okay, czyli Bala Tajona akurat nie udobruchamy, bo spieprzyłam zdanie w nowym obozie, ale no, jesteśmy na całkiem dobrej drodze teraz. Wiecie co, weźmiemy sobie, pójdziemy do starego obozu, z obozu przed starą kopalnią, bo dlaczego by nie? Bo dlaczego by nie? I co? Może niekoniecznie przez las, ale pójdziemy od drugiej strony. Będziemy mieli dzięki temu bliżej do Diego. Akurat przecież na tym nam zależy. No i co? I będziemy mogli dołączyć do starego obozu. Wydaje mi się, że o niczym już nie zapomniałam raczej. Cześć, komar. Nie no, raczej nie zapomniałam o niczym. Raczej wszystko jest na swoim miejscu, tak jak być powinno. Wiecie co? Jak jesteśmy tutaj... Chociaż dobra, bo tych krwiopic jest trochę tu... Nie chcę się bawić, powiem szczerze. Znaczy i tak będziemy musieli, bo... XP by się przydał, to też trzeba przyznać. Ale może nie teraz, nie w tej chwili. Teraz to ja bym chciała zdobyć na pewno lepszą zbroję właśnie od Diego, czyli... No do bractwa po prostu się dołączyć. Na te krwiopice możemy sobie zapolować. Akurat. Cześć. No, dobra, schowaj kosę. Jesteśmy już praktycznie pod starym obozem. Mogę? Dziękuję. I co? I lecimy. Będzie ciekawie. Jak my stoimy? No, kolejnego poziomu i jest coraz gorzej z poziomami teraz, na tym etapie. Już coraz trudniej jest zdobywać nowe poziomy. Mamy poziom 7. Okej, okay, no dobrze. To nie jest pocieszające ani trochę. Natomiast możemy już dołączyć do obozu. Dołączam się do starego obozu ze względu na to, że dzięki temu możemy zostać później magnatem. Pewnie masz rację. Więc zrobimy sobie to. Dobrze. Tu jest jeszcze Grim, który chce mnie wkopać. Okej, okay, widzę, że Diego siedzi u siebie. Możesz mnie czegoś nauczyć? I teraz pytanie. Czy ja chcę siłę? Czy ja chcę walkę bronią jednoręczną? Ile mi brakuje, żeby założyć tego... 5 siły, dobra. To sprawa jest bardzo prosta. Może tak. Nauczymy się 5 do siły. Jesteś ten, wróć. I potem się nauczymy uskat jego plus 5 do jednoręcznej. A tymczasem... Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I? Skati powiedział mi, że pozwoliłeś Kirgo spuścić sobie baty. Chyba nie jest tobą zachwycony, ale był pod wrażeniem twojej śmiałości. Nie każdy miałby odwagę, żeby wyzwać Kariba. Choćby nawet z nim przegrał. Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem. Cóż, na twoim miejscu wziąłbym tę rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej...
Świstak chyba bardzo cię polubił. Zły powiedział mi, że znalazłeś Neka. Wydawał się być bardzo zadowolony. Rączka powiedział mi, że trochę się już nauczyłeś, ale uważa, że mógłbyś być jeszcze lepszy. Naprawdę udało ci się zdobyć przepis Kaloma. Dexter jest pod wrażeniem. Ja zresztą też. Torus uważa, że przyda się nam ktoś taki jak ty. To dla ciebie niezwykle korzystne. Udało ci się zjednać wystarczająco wiele osób. Przeszedłeś również test zaufania. Idź do Torusa. Już go o wszystkim powiadomiłem. Pozwoli ci się spotkać z Gomezem. Świetnie. Co mam zrobić, kiedy stanę przed Gomezem? Gomez podejmuje decyzję na podstawie instynktu. Jeśli spodoba mu się twoja gęba, pozwoli ci zostać. Od tej pory musisz sobie radzić sam. Postaraj się. Powodzenia. Trzymaj się. Dobra, to idziemy do Torusa w takim razie. Diego powiedział, że jestem już gotów, by spotkać się z Gomezem. To ja o tym zadecyduję. I co, zdecydowałeś? Muszę przyznać, że całkiem nieźle sobie poradziłeś. Niech będzie. Możesz stanąć przed Gomezem. On podejmie ostateczną decyzję co do twojego przyjęcia. Od tej pory musisz radzić sobie sam, chłopcze. Jasne. Stój! Spokojnie, rozmawiałem z Torusem. Powiedział, że mogę wejść. Zapamiętałem sobie twoją twarz, koleś. Jak zaczniesz rozrabiać, szybko się z tobą rozprawię. No dobrze, i co, moi drodzy, mamy stary obóz przed sobą. O, wow. Stary obóz, a raczej część zamkową. Tu jest Skorpion, cześć. Kto cię tu wpuścił? Torus. I czego tu szukasz? Lepiej się do tego nie mieszać. Idę zobaczyć się z Gomezem. Zamierzam do was dołączyć. Ty? A co z ciebie będzie za pożytek? Cienie na mnie nie narzekały. Ale my nie chcemy nawet słyszeć o cieniach. To my trzymamy rękę na pulsie. Na nikim nie można polegać. Możesz mnie nauczyć lepiej walczyć? Szkole tylko strażników, więc dopóki Torus nie przyjmie cię w nasze szeregi, musisz poszukać sobie innego nauczyciela. No dobrze, dobrze wiedzieć. Dobra, idziemy prosto do Gomeza. Czekaj! Czego tu szukasz? Chcę wejść do środka. Kpisz sobie ze mnie, czy co? Może zapytasz Torusa? Zapytam. Jeśli łżesz, już po tobie. Czy to znaczy, że mogę wejść? Tak. Rusz się wreszcie. No dobrze. Dziękuję bardzo i mamy kruka. Co mogę dla ciebie zrobić? Chcę się zobaczyć z Gomezem. Torus powiedział, że mogę zostać cieniem. Dobrych ludzi nigdy nie za wielu. Chyba masz wystarczająco równo pod sufitem. Możesz się nam przydać. Zabiorę cię do Gomeza. Chodź za mną. Tylko niczego nie dotykaj. Okej, a czemu idziemy tą drogą? Zawsze idziemy na odwrót, obok Bartolo. No dobrze. Gomez jest tam. Jeśli nie okażesz mu należnego szacunku, osobiście nauczę cię dobrych manier. Zrozumiano? Przepuść mnie! Poczekaj. Jak idzie handel rudą? Stara kopalnia jakoś radzi sobie z wydobyciem. Ostatni transport do zewnętrznego świata był bardzo duży. Kim jesteś? Nazywam się Kruk. Jestem prawą ręką Gomeza. Każdy, kto chce się spotkać z szefem, musi najpierw porozmawiać ze mną. Dobra, jasne. Z blizną i Arto na razie nie będziemy rozmawiać. Zrobimy sobie zapis, żeby Gomez mi nie wpierdzielił przypadkiem, czy coś. Tu jest Serafia i Drak. Przychodzę zaoferować swoje usługi. A dlaczego myślisz, że potrzebuję twoich usług? W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Przemierzyłem sporą część kolonii i mam kontakty we wszystkich obozach. No, to się może przydać. Z kim konkretnie utrzymujesz kontakty? Z Kor Kalomem. I? Z kilkoma balami w obozie Bractwa. I? Z Laresem. I? O matko. Z kilkoma łobuzami z nowego obozu. I? To już wszyscy z tych ważniejszych. Nieźle, jak na żółto dzioba. Dostaniesz swoją szansę. To znaczy, że jestem jednym z was? Właśnie tak.
Witaj w drużynie, chłopcze. Kruk wprowadzi cię w szczegóły. W tej historii musi być jednak ziarno. Okej, dlaczego krzyczysz za Gomeza? Za Gomeza? Kim jesteś? Nie powinno cię to interesować. Ciekawość, tak ludzie jak ty zazwyczaj kończy się śmierć. Dobra, z drakiem nie będziemy rozmawiać. Kruk, co mi możesz teraz powiedzieć? Za Gomeza! Dlaczego wszyscy krzyczycie? Dajcie mi żyć. Gomez powiedział, że się nadaje. Świetnie. Tak się składa, że możesz od razu udowodnić, na co cię stać. Jest dla ciebie robota. To nie powinno być dla ciebie trudne, jeśli rzeczywiście masz kontakty, o jakich mówiłeś. Co mam zrobić? Prowadzimy intensywną wymianę handlową z Bractwem, co nie znaczy, że im do końca ufamy. Jasne. Idź na bagna. Kiedy dotrzesz do obozu Bractwa, miej uszy i oczy szeroko otwarte. Każdy strzępek informacji może się okazać niezwykle cenny. Im więcej wywęszysz, tym lepiej. Ta misja wymaga odrobiny taktu, jeśli wiesz, co mam na myśli. Bez obaw. Postaram się ich nie rozzłościć. Wiedziałem, że się zrozumieli. Dobra, świetnie. Pomyślałem, że zdam ci raport. To dobrze. Lubię być informowany na bieżąco. Niestety, jeszcze nie wiem. To dlaczego? Dobra. Gdzie mogę dostać lepsze wyposażenie? Porozmawiaj z Diego, on da ci jakąś zbroję. Ten pancerz nie tylko uchroni cię przed śmiercią, ale będzie również służył jako znak rozpoznawczy. Dzięki niemu zyskasz dostęp do wszystkich ważniejszych miejsc. Gdybyś potrzebował broni, porozmawiaj ze Skipem. Znajdziesz go w tej wielkiej szopie, w lewym tylnym rogu zamkowego dziedzińca. Mhm, dobra, w porządku. Nie wiem, czy gadanie z Blizną i Arto ma sens. Kim jesteś? Jestem Arto. Czym się tutaj zajmujesz? Jestem strażnikiem Gomeza. Nie lubisz dużo gadać, co? Nie. Okej. Blizna. Za Gomeza! Za Gomeza, witam. Kim jesteś? Mówią na mnie Blizna. Czym się zajmujesz? Ja i Arto zapewniamy Gomezowi spokój przed nieproszonymi gośćmi. Oprócz tego, do moich obowiązków należy poskramianie co zadziorniejszych kobiet. Kiedy mnie tu zrzucano, widziałem kobietę opuszczaną na dół wraz z ładunkiem. I co z tego? Jest tutaj? Słuchaj, jeśli wiążesz z nią jakieś nadzieje, dam ci dobrą radę. Zapomnij o niej. Dopiero co ją dostarczono i Gomez kazał ją zamknąć w swojej komnacie. Jak już mu się znudzi, może przyśle ją tu, na dół. Ale póki co, ona należy do niego, więc lepiej nie zawracaj sobie nią głowy. Co możesz mi powiedzieć o Gomezie? To najpotężniejszy człowiek w całej kolonii. To ci powinno wystarczyć. Dostaje wszystko, czego zapragnie, choć tak naprawdę zależy mu tylko na władzy. Dobra, świetnie. Jesteśmy po rozmowie. O kurna, wy tu macie szynkę, ona jest mi potrzebna. Ale boję się, że mi łapy utną, nie? Wino też macie. Dobra, nie chcą mnie zabić. Bo te trzy szynki to są mi w cholerę potrzebne. Proszę sobie wyciągnę tą kartkę. No wino teraz mamy komplet. Chleb też mi potrzebny. Ser akurat nie. Szynka. No, bo tą szynkę chcę jeszcze. Dobra, czyli mamy teraz też komplet szynek. Dobrze. O matko, jak dobrze. Dobra. Tu jest jeszcze Bartolo. Za Gomeza! Kim jesteś? Nazywam się Bartolo. Zajmuję się zaopatrywaniem magnatów. Dostarczam im wszystkiego. Od ziela przez żywność, aż po kobiety. Oprócz tego, pilnuję tych imbecyli z kuchni. Te błazny powinny mi być wdzięczne. Gomez nie toleruje partactwa nawet w kuchni. Poprzednich dwóch kucharzy skarmił topielcom w rzece. Mhm. Sira? Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Zapomniałam, że tak nie wolno robić, żeby zagadywać. Dobra, Omid? Hej! Za Gomeza! Dobra, ty mi nie powiesz nic. No. Balam. Za Gomeza! No nie ty, idioto! Za Gomeza!
Dobra, wy mi niczego nie powiecie. Dobra, moi drodzy, ogólnie chciałabym już na dzisiaj skończyć ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie. W kolejnym materiale... rozpruwacz. W kolejnym materiale idziemy do magów ognia. Idziemy do magów ognia, ponieważ magowie ognia... No mamy list do arcymaga, więc wypadałoby go dostarczyć. No i co, jeżeli wam się podobało, to zachęcam oczywiście do łapki w górę, do subskrypcji z dzwoneczkiem i do zostawienia po sobie jakiegoś miłego komentarza. Ja lecę montować dla was ten film, bo mam jeszcze do nagrania jeden bardzo długi materiał. Zresztą przekonacie się o tym już w niedzielę, kiedy ten materiał się ukaże. No i co, do kolejnych odcinków, do kolejnego materiału z Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Trzymajcie się i cześć!